130 pożarów w Grecji. 130. Często nękają Grecję, ale nie o tej porze roku. Do wybuchu i rozprzestrzenienia się tak wielu ognisk zapalnych przyczyniły się wysokie temperatury i gwałtowny wiatr. Potężny wicher spowodował też nawiew ton piasku znad Sahary. Meteorolodzy ostrzegali, że w ten weekend Grecja będzie mieć do czynienia z wyjątkowym koktajlem pogodowym ze względu na pojawienie się wielu zjawisk klimatycznych w krótkim czasie. Najbardziej charakterystyczne jest duże zanieczyszczenie powietrza przez afrykański pył i porywisty wiatr, który na morzu sięga 9 stopni w skali Beauforta. Strażacy apelują zwłaszcza do rolników, aby nie rozpalali ognisk. Wszystkich mieszkańców proszą o zachowanie szczególnych środków ostrożności, aby zapobiec kolejnym pożarom. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Kukiel-Braila. Wracamy do kraju. Mijający tydzień zaczął się od rekonstrukcji rządu, a skończył wizytą w Polsce nowego ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Kukiel-Braila. Ważne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej i dwa przełomowe wydarzenia z dziedziny wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Masążnik. Poniedziałek. Premier ogłasza zmiany w rządzie. 17 wiceministrów pożegnało się ze swoimi stanowiskami. To pierwsza część poważnej reformy strukturalnej gabinetu Mateusza Morawieckiego. Kontynuujemy prace związane ze zmianami strukturalnymi, zmianami trybu pracy rządu i my kontynuujemy te wewnętrzne nasze reformy w taki sposób, żeby rząd był trochę mniej polityczny, a trochę bardziej urzędniczy. Według zapowiedzi premiera rząd ma zostać odchudzony o 25%. Znikną też nagrody i premie dla ministrów i wiceministrów. Wtorek. Będzie konfrontacja byłego kierownictwa gdańskiej delegatury ABW z funkcjonariuszami agencji. Sejmowa Komisja Śledcza chce sprawdzić, kto z nich mówi prawdę w sprawie Amber Gold. Funkcjonariusze zeznawali, że to przełożeni blokowali ich inicjatywę. Były zastępca dyrektora gdańskiej ABW Jarosław Dąbrowski stanowczo temu zaprzecza. Nie zabraniają prowadzić żadnych działań aktywnych, operacyjnych. Może być taka sytuacja, że jeżeli naczelnik wydziału operacyjnego przedstawia sytuację operacyjną w ten sposób, że materiał operacyjny może wskazywać na istotny materiał, natomiast jednocześnie jest wiedza, że Komenda Wojewódzka Policji prowadzi już czynności operacyjne, my mogliśmy podjąć decyzję, że my działań operacyjnych aktywnych nie będziemy prowadzić z tego względu, że w jednym mieście dwie instytucje nie mogą prowadzić w stosunku do jednej osoby aktywnych działań operacyjnych. Konfrontacja ma się odbyć w najbliższy czwartek. Środa. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci małżeństwa Jaroszewiczów. Krakowska prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom podejrzanym o zabójstwo byłego premiera rządu PRL i jego żony. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry schwytanie podejrzanych to wielki sukces policji i wymiaru sprawiedliwości. To nie jest pudło jak było kiedyś, to jest trafienie, jesteśmy do tego przekonani, ale oczywiście ostatecznie tą sprawę będzie rozstrzygał sąd, więc musimy zaczekać na rozstrzygnięcie sądu i wtedy będziemy mogli mówić o ostatecznym sukcesie w tym postępowaniu. Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja zostali zamordowani 1 września 1992 roku. Dwa lata po zabójstwie policja zatrzymała czterech mężczyzn. Sąd uniewinnił ich z braku dowodów. Czwartek. Tomasz Komenda wyszedł na wolność. 18 lat temu mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo i gwałt na 15-latce. Teraz prokuratura zapewnia, że jest niewinny i nigdy nawet nie był na miejscu zbrodni. O warunkowym zwolnieniu Tomasza Komendy zdecydował sąd penitencjarny we Wrocławiu. Decyzję uzasadniał sędzia Jerzy Nowiński. Zachowanie osadzonego przed umieszczeniem go w zakładzie karnym nie budziło zastrzeżeń, a z ówczesnego wywiadu środowiskowego wynika, że był uczynny, grzeczny, pracowity, a w jego rodzinie, która jest bardzo z nim związana, nie było żadnych oznak patologii i po zwolnieniu rodzina udzieli mu wszelkiej pomocy, co wynika z wywiadu środowiskowego, który sąd zlecił i kurator sądowy przeprowadził go w dniu wczorajszym. O ewentualnym uniewinnieniu Tomasza Komendy zdecyduje teraz Sąd Najwyższy. Piątek. Minister spraw zagranicznych Niemiec z wizytą w Warszawie. Heiko Maas rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Jedynym z tematów rozmowy była kwestia artykułu 7 i procedury kontroli praworządności w Polsce. Jezus też był najlepszy i zamordowany. Podkreśliłem, że w naszym rozumieniu reformy te są zgodne z wartościami reprezentowanymi przez Unię Europejską, nie naruszają prawa Unii Europejskiej, podobne są do rozwiązań, które występują w innych państwach Unii Europejskiej, a zarazem
że Polska jest otwarta na dialog. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas przypomniał, że Niemcy poparły Komisję Europejską, która krytykuje przemiany w Polsce, ale jednocześnie wyraził nadzieję, że za pomocą konkretnych działań będzie można znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Rozwiązania, ale warunkiem jest, żeby były spełnione kryteria komisji i tutaj potrzebny jest sygnał. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli dyskutować o tym, czy fundusze strukturalne będą w tym kontekście... Ociąży, więc Maria w nocy, ociąży. Nie mają oczu. Komisja Europejska chce, żeby podział unijnych pieniędzy uzależnić od subiektywnej oceny rządów prawa w poszczególnych krajach wspólnoty. Sobota. W całym kraju trwała wielkanocna zbiórka żywności. Zebrane produkty trafią m.in. do potrzebujących seniorów i samotnych rodziców. Chwilę temu pan właśnie przyniósł cały taki sześciopak cukru. Na pewno się przyda. Co jeszcze ludzie wkładają tutaj do koszyków? Ciastka różne, słodycze. Konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, bakalie. To co się przyda w domu dla rodzin? No cukry, mąki, wiadomo, że to jest długoterminowy, miód. W ubiegłym roku dzięki wielkanocnej zbiórce żywności udało się pomóc ponad 170 tysiącom osób. Wolontariusze zebrali ponad 300 ton żywności. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Krzysztof Kuzak. Kamil Stoch zapewnił sobie dziś kryształową kulę Pucharu Świata w skokach narciarskich i wygrał turniej Row Air. W ostatnich zawodach norweskiego cyklu na mamucim obiekcie w Vikersund Polak zajął 6. miejsce po skokach długości 223 i 237 metrów. Po konkursie na antenie TVP Sport powiedział: chciałem po prostu dzisiaj tylko robić swoje. Już gdzieś się czułem po prostu piętno tych dni ostatnich. No i po prostu chciałem dobrze zakończyć ten turniej, dobrymi skokami, na solidnym poziomie. No i co mogę więcej powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że udało mi się utrzymać dobry poziom, wysoki poziom od samego początku do ostatniego skoku. Dziś zwyciężył Norweg Robert Johansson, który w turnieju Row Air przegrał ze Stochem różnicą 37 punktów. Piotr Żyła był 12, Dawid Kubacki 16, Stefan Hula 17, Jakub Wolny 27, a Maciej Kot 31. Natomiast w Pucharze Świata Stoch na dwa indywidualne konkursy do końca sezonu ma 253 punkty przewagi nad Niemcem Richardem Freitagiem. Z sukcesów Kamila Stocha cieszy się mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna. Od turnieju czterech skoczni, gdzie wygrywał wszystkie konkursy, później olimpiada, bo to był bardzo ważny sezon, gdzie wszystko świetnie poszło, to złoto olimpijskie, brąz w drużynie, dotrwał teraz w tym turnieju norweskim, została planica i myślę, że to będzie też piękny finisz, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, bo loty to są loty. Radości w Vikersund nie krył także Adam Małysz. No tego się nie da wręcz opisać, no to jest prawdziwy mistrz, to jest gościu, który zdobył w zasadzie wszystko w tym momencie i cóż, no wiele tutaj nie ma co mówić, no po prostu jest mistrzem nad mistrzami w tym momencie. Trudno się nie zgodzić. To jest te słowa Adam Małysz powiedział na antenie TVP Sport, a obecnie Adam Małysz jest dyrektorem Polskiego Związku Narciarskiego, a przecież zdobywał także medale Igrzysk Olimpijskich. Zakończenie sezonu w najbliższy weekend w Planicy. W czwartek odbędą się kwalifikacje, w piątek i niedzielę konkursy indywidualne, a w sobotę drużynowy. Tymczasem w Pjongczangu zakończyły się 12 zimowe Igrzyska Paraolimpijskie. Reprezentacja Polski wraca z Korei Południowej z jednym brązowym medalem Igora Sikorskiego w alpejskim slalomie gigancie. W pozycji siedzącej klasyfikacją medalową wygrali Amerykanie. Sebastian Kłosiński, Piotr Michalski i Artur Nogal zajęli w Mińsku drugie miejsce w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zwyciężyli Norwegowie. W biegu na 1500 metrów Natalia Czerwonka była ósma, a wygrała Japonka Miho Takagi. Katarzyna Niewiadoma wygrała kolarski wyścig Trofeo Alfredo Binda we Włoszech, zaliczany do cyklu World Tour. Polka objęła prowadzenie w tym cyklu. GKS Tychy awansował do finału rozgrywek Ekstraligi Hokeja na Lodzie. W piątym meczu półfinału Tyszanie pokonali przed własną publicznością Podhale Nowy Targ 6-4 i rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-1. Bartłomiej Pociecha, obrońca GKS-u, powiedział po spotkaniu: chcieliśmy zacząć bardzo szybko i agresywnie i przez to tam dopuściliśmy się dwóch fauli, trzech. Straciliśmy tą pierwszą bramkę, ale potem dostaliśmy okazję grać w przewadze. No i to my weszliśmy na prowadzenie i ta gra układała nam się bardzo dobrze. W drugiej tercji
nie chcę mówić, czy to była dekoncentracja, bo wyszliśmy bardzo zmobilizowani. Chcieliśmy dalej grać, no ale takie to jest właśnie, że gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że ten wynik był już wysoki i niestety traciliśmy te bramki. Trener też dobrze zareagował, wziął czas, też troszeczkę nas uspokoił, bo wiadomo, że jak się traci takie bramki, no to troszkę się tam zaczyna człowiek niepokoić, ale uspokoiliśmy się i dograliśmy ten mecz do końca. W drugiej parze broniąca tytułu Cracovia przegrywa z GKS-em Katowice 1-3. Jutro w Katowicach odbędzie się piąte spotkanie. A w piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa przegrała u siebie z Wisłą Kraków 0-2. O przyczynach porażki mówi napastnik Legii Jarosław Niezgoda. Rywal był dzisiaj lepszy, no po prostu byliśmy słabsi i trzeba to przyjąć, trzeba się z tym pogodzić i no byliśmy często spóźnieni i no często przeciwnik no z łatwością sobie radził w niektórych sytuacjach, a to jest czasem niedopuszczalne. Cała formacja ofensywna i defensywna, no to nie grało tak, jak chcielibyśmy tego. No dużo porażek, bardzo dużo, zdecydowanie za dużo, jak na nas, tak to wygląda właśnie, że albo wygrywamy, albo przegrywamy, raczej nie remisujemy tych spotkań, a czasem są takie mecze, że przydałoby się właśnie zremisować. Pomocnik Wisły Tomasz Cywka przyznał, że jego zespół był dobrze przygotowany i odniósł zasłużone zwycięstwo. Nie rzucamy tych słów na wiatr, jak jedziemy na ciężki teren, jak Legia czy inne drużyny z czołówki, to nie rzucamy tych słów na wiatr, że jedziemy po zwycięstwo, tylko zawsze gramy o to zwycięstwo. Byliśmy w dobrej dyspozycji i to zwycięstwo pewnie wywalczyliśmy. Przygotowaliśmy się jak do każdego innego meczu, widzieliśmy jak wszyscy, jakie są mocne strony Legii, ale my też się skupiliśmy na nas, na naszej grze, bo nie wystarczy się tu przyjaciół bronić, tylko trzeba atakować, trzeba grać swoją piłkę i my to dzisiaj staraliśmy się robić. To był dobry mecz. W naszym wykonaniu mieliśmy tę sytuację i pewne zwycięstwo 2-0. To na pewno jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. A w innych dzisiejszych meczach 28. kolejki Śląsk-Wrocław zremisował z Wisłą Płock 1-1, a Cracovia pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-1. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok z przewagą 3 punktów nad Legią i 5 nad Lechem Poznań. Obiecywałem w części pierwszej magazynu, że jeszcze będziemy odnosili się do dzisiejszych wydarzeń w Rosji, a także do napięć na linii między Londynem a Moskwą. W studiu gość dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kłaniam się nisko, pani doktor. Dobry wieczór. Kiedy zaczynaliśmy magazyn Północ-Południe, mówiliśmy o wyniku 73-9. Tyle osób miało poprzeć prezydenta Władimira Putina na kolejną kadencję. Teraz rosyjskie stacje podają już wynik 75,4. Możliwe, że w finale naszej rozmowy będziemy już oscylowali w okolicach 80%. W wyniku pozostałych kandydatów, myślę, nie warto podawać. To był teatr jednego aktora, jak podkreślają zgodnie komentatorzy. Czy w związku z tym cokolwiek panią doktor zaskoczyło dziś? No nie wiem, czy ja powinnam zaskoczyć pana redaktora, mówiąc, że no w ogóle nie było zaskakujące i w zasadzie za specjalnie nie chcę powiedzieć, że niewiele mamy tematów do poruszenia, bo wszystko odbywa się według planu. Nawet można powiedzieć, że pewne dzisiaj śledząc te wybory, riposty czy opisy wielkiej gwiazdy, czy politycznej, czy artystycznej sceny Rosji były już też gdzieś tam wyćwiczone i te teksty były wypróbowane i takie przećwiczone. I jeden naprawdę, chyba dosyć bardzo trafny z Sankt Petersburga, któryś z aktorów określił ten dzisiejszy dzień zwycięstwa Putina jako Dzień Pobiedy, Dzień Zwycięstwa, bo to chyba tak też wyglądało, taki szczególny dzień poświęcony tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi, więc wszystko odbywa się według planu. Zaplanowano frekwencję, może nie do końca wszystko, bo jeszcze tych ostatecznych wyników nie mamy. Pewnie nie będzie gorzej niż się spodziewano. Ja mam wrażenie, że cały system polityczny był po prostu zadaniowany i to zadanie jest bardzo skutecznie realizowane i to dzisiaj widać. Frekwencja jest niższa niż zapowiadano, niż przewidywano, ale my wiemy, że jakby wynik to rekompensuje, znaczy wtedy wynik Putina jest faktycznie lepszy. Przewyższa ten próg 70%, czyli ten zaplanowany przez Kreml. Ci, jadąc tutaj do państwa do studia było 73%, pan redaktor powiedział, że już jest 75%, może być trochę więcej, ale może być też tak, że okaże się, że frekwencja utrzyma się na tym poziomie dotychczasowym 60 kilku procent, prawda?
nie wiem, czy mam ostateczne, najświeższe wyniki. Ona może delikatnie też spadać, ale zobaczymy. To już tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ten, kto miał wygrać, wygrał. Możemy powiedzieć, że w całej Rosji, w Moskwie, czy w Sankt Petersburgu, a przede wszystkim na prowincji, a także w głównej mierze na Krymie, świętuje się zwycięstwo Władimira Putina. Spektakl trwa. Już teraz mamy tą część taką bardziej celebrującą i świętującą, więc co się miało wydarzyć, się wydarzyło i świat tak naprawdę łącznie z samymi Rosjanami stawia sobie teraz pytanie i co dalej? Nawet nie co dalej z prezydencją Putina 4-0. Niektórzy mówią, że to wcale nie 4-0, tylko 5-0, bo pamiętajmy, że wtedy, kiedy pełnił rolę premiera, pomimo tego, że nie był prezydentem, był de facto sprawującym Miedwiediew jako tak jest, prezydent marionetkowy. Tak jest. I to był ten okres słynnego tandemu Putin-Miedwiediew, więc my do końca nie wiemy, czy to jest czwarta, czy to jest Putin 4-0, czy realnie 5-0, ale wszyscy się zastanawiają, no dobrze, wybory się odbyły i co dalej? Znaczy, co dalej z Rosją, co dalej z sytuacją wewnętrzną, gospodarczą, społeczną i co z Rosją na zewnątrz, zwłaszcza w kontekście dzisiaj tak silnej izolacji międzynarodowej Rosji i sankcji. I to jest to, co martwi przede wszystkim władze na Kremlu. No właśnie, bo chyba liczenie na to, że jakkolwiek ta prezydentura będzie różniła się od poprzednich, to jest pewnego rodzaju utopia. Wiemy, myślę, że pani doktor tutaj pogląd mój podzieli, że ludzie się raczej nie zmieniają, jeśli zmieniają się, to na gorsze. Wiemy, jak ostrym graczem jest prezydent Władimir Putin, jak ostro licytuje. Wielu komentatorów podkreśla, że do mundialu tego czerwcowo-lipcowego mamy spokój. Co będzie później, zobaczmy, wszystko się może zdarzyć. Zobaczmy, pan uvidim, tak mówią Rosjanie. I faktycznie, znaczy, przypomnijmy sobie, że tak zdroworozsądkowo nawet patrząc, jeżeli znamy zasadę, że władza deprawuje, władza psuje i tak nie chcę wdawać się w jakieś politologiczne tłumaczenia, natomiast my wiemy, że takie dwie kadencje, czyli 2x4, no maks w wydaniu rosyjskim 2x6, to jest to optimum. Potem faktycznie elita władzy, czy sama osoba sprawująca władzę traci kontakt z rzeczywistością polityczną, czyli z tym, co się dzieje realnie w kraju i żyje własnym życiem. Natomiast jeżeli mówimy o takim już zasadzie Putin do kwadratu, tak, czyli te dwie kadencje razy dwa, to można by powiedzieć, że mamy do czynienia z taką podwójną osobą, czy samej Rosji. Z jednej strony społeczeństwo i państwa, z drugiej strony władza i elita. Czyli to są dwa odmienne byty i tym, czym się zajmuje Putin, to przetrwaniem własnego reżimu i stabilizacją swojego systemu, czyli władzy, na tu i teraz najbliższą kadencję, a także na najbliższe, już być może nie swoje własne kadencje, a być może jego własnego następcy. Więc można by powiedzieć, że faktycznie władza psuje i Putin, jaki był, my wiemy, on miewał różne twarze. Od twarzy takiej, nie chcę powiedzieć uległej, ale takiej, która kolokwialnie to zabrzmi, przymilała się do Zachodu wtedy, kiedy Rosjanie potrzebowali współpracy z Zachodem, kiedy trzeba było uzyskać wsparcie dla, powiedzmy, różnych projektów rosyjskich, zwłaszcza modernizacyjnych, tych, których nie dokończył Miedwiediew, ale także po tak zwanym słynnym Monachium w 2007 roku poznaliśmy nowego Putina, takiego bardzo asertywnego, takiego, który zdecydował się na ostry spór z resztą świata tylko po to, żeby podnosić Rosję z kolan, tylko po to, żeby udowodnić, że Rosja nie może być marginalizowana i że Rosja ma, znaczy, że Rosja jest potęgą. I potem zdarzyło się już w 2008 roku, zdarzył się konflikt z Gruzją, a kilka lat później aktualny konflikt z Ukrainą, więc mamy różne twarze Putina i wszystko zależy od tego, czego władza będzie potrzebowała w Rosji. Taki będzie Putin. I ja mogę powiedzieć tak trochę paradoksalnie, że tego, czego Rosja nie potrzebuje, szczególnie władza rosyjska, do zniesienia sankcji, to otwarcia się znowu Zachodu na Rosję. Ja nie chcę powiedzieć, że chodzi Rosji o swoisty reset i takie ponowne zaprzyjaźnienie się, czy w ogóle bardzo wznowienie przyjaznych relacji między Zachodem a Rosją, ale znormalizowanie tej współpracy, ponieważ
Rosjanie mają świadomość jedną, że dla, trochę chyba i dla reżimu, jak i dla samej Rosji, czyli dla bezpieczeństwa reżimu, ważne jest to, aby przeprowadzić skuteczne reformy i tą właściwą modernizację, która poprawi taki los codzienny każdego Rosjanina, ponieważ dzisiaj to, co Rosjanie czują i czego się boją, to jest ten cień jelcynowskiej Rosji, czyli Rosji lat 90., ponieważ sankcje i nie tylko sankcje, ale ta zmarnowana modernizacja doprowadziły do tego, że spada poziom życia Rosjan, że im się wiedzie naprawdę gorzej, że jakby widać ten ogromną, tą ogromną przepaść między najwyższymi elitami władzy, oligarchami, tak jest. Obrzydliwie bogaty. Tak jest, widać tą różnicę pomiędzy obrzydliwie bogatymi, a dramatycznie biednymi, zwłaszcza na prowincji, a w zasadzie uzależnionymi od wsparcia państwa rosyjskiego. No dobrze, to w takim razie, czy jest szansa jakakolwiek gdzieś na horyzoncie, by ten stan rzeczy zmienić? Widzimy, znamy wyniki kontrkandydatów, to się musiało tak skończyć, ale czy jest ktoś z otoczenia, bądź z zupełnej kontry do Putina, kto może zorganizować tak ludzi, by jasno, głośno i wyraźnie powiedzieć mu stop? Czy może jest tak, jak twierdzi Siergiej Kowalow, rosyjski działacz praw człowieka i były dysydent, który uważa, że sytuację w Rosji może zmienić tylko i wyłącznie społeczność międzynarodowa, co też wydaje się być dziwnym scenariuszem. Tak, także ja nie wiem, o co chodziło panu Kowaliowowi, ponieważ ja nie wiem, jak społeczność międzynarodowa miałaby doprowadzić do zmiany władzy w Rosji, nie wiem, poprzez interwencję? Jakoś sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Poprzez wspieranie opozycji, mało realne dzisiaj, ponieważ Putin bardzo skutecznie pozatykał wszystkie luki w systemie politycznym, poprzez które można było wspierać finansowo, politycznie, logistycznie ruchy prodemokratyczne, więc opozycyjne. Więc mogę powiedzieć tak, w sposób demokratyczny nie da się pozbawić władzy Putina, czy w ogóle doprowadzić do zmiany, ponieważ my widzimy po tych dzisiejszych wyborach, one nie były sfałszowane jako takie. Tam były fałszerstwa, ale nie na taką skalę, żeby miały te fałszerstwa przełożenie na wynik wyborczy, ten realny. Czyli Putin i tak by wygrał, ale to, co miało miejsce, to te wybory zostały zmanipulowane. Od samego początku, w ogóle samej kampanii, a także przed kampanią, czyli chodzi o sam proces wywierania takiej presji informacyjnej, propagandowej na własne społeczeństwo. Więc wniosek jest taki, że demokratycznie tego się nie da zrobić, więc pozostają takie dwa alternatywne scenariusze i to zależy od sytuacji, jak będzie się rozwijała. Tak być może w taki sposób dojdzie do zmiany władzy w Rosji. Może trzeci właśnie przychodzi mi do głowy, ale te dwa są takie najczęściej rozpatrywane przez ekspertów. Pierwszy to jest przewrót pałacowy i to nie ma nic wspólnego z działalnością opozycji. Tam po prostu, jeżeli ma dojść do zmiany władzy, to w kręgu tych najbliższych, w kręgu... Jakiś Brutus. Tak jest, jakiś Brutus, cios w plecy, czy zamiana na stanowisku. Ale tutaj Putin bardzo czujnie trzyma rękę na pulsie, kontroluje to, dokonuje bardzo takich rozsądnych roszad w najbliższym otoczeniu, czyli nie pozwala nikomu nadmiernie się na tyle wzmocnić, żeby stanowić zagrożenie dla samego Putina. To jest jedno. Natomiast drugi scenariusz to jest, tutaj niektórzy mówią, takie pospolite ruszenie i takie masowe, taki masowy przeciw, czy masowa opozycja, taka wiosna rosyjska na podobieństwo arabskiej wiosny, która miałaby zmieść z tej sceny politycznej Putina. Co mało prawdopodobne. No więc właśnie, co mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli mamy być bardzo optymistyczni, to można by powiedzieć, że rośnie generacja młodych Rosjan, dla których Putin jest już taką odwieczną historią, takim trochę mamutem czy dinozaurem rosyjskiej polityki. I oni już operują zupełnie innymi instrumentami, są bardzo nowocześni,
nie polegają tylko na, tak jak ich rodzice, na telewizji, więc trudniej jest nimi manipulować, ale na te efekty trzeba będzie poczekać. No i jest jeszcze trzeci, chyba taki banalny, ja aż nie wiem, czy powinnam wręcz mówić, ale my w zasadzie, kiedy już nie wiemy, co powiedzieć, co będzie z reżimem Putina, no to odwołujemy się do instancji najwyższej, mówiąc, że prędzej czy później Putin z uwagi na swój wiek będzie musiał ustąpić. Ale już tutaj, znaczy to był żart taki w pewien sposób, natomiast realia są takie, że my wszyscy mamy świadomość tego, że Putin ustąpi i być może najbardziej realistycznym w tym momencie scenariuszem jest właśnie to, że wyznaczy swojego następcę i tu nie będzie miało znaczenia, kto to będzie, bo my tak naprawdę ten scenariusz co po Putinie, my go znamy. On miał miejsce do tych ostatnich wyborów, czyli w okresie tandemu Miedwiediew-Putin i być może teraz będzie podobnie, czyli będziemy mieli do czynienia, nie chcę powiedzieć z figurantem, ale z pewnym takim piątkiem politycznym, kimś zupełnie nowym, świeżym, takim, który być może zafascynuje Rosjan, będzie dla nich autentyczną nadzieją, ale już w rzeczywistości będzie to człowiek systemu aktualnego, a Putin będzie pociągał za sznurki, tak jak wtedy w okresie tandemu, po prostu z tylniego siedzenia. To pójdźmy, pani doktor, krok dalej, bo obiecaliśmy jeszcze, właściwie ja obiecałem, uściślając słuchaczom, że chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się w relacjach brytyjsko-rosyjskich. Jak pani doktor zdefiniowałaby właśnie to, co w tej chwili dzieje się między Londynem a Moskwą? Mogę powiedzieć tak, że mamy do czynienia z kryzysem dyplomatycznym i politycznym, ale my to wszystko znamy. To się nie dzieje pierwszy raz. Podobny kryzys miał miejsce w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast skala była, intensywność była większa. Pewnie to się nie do końca uspokoi, bo relacje brytyjsko-rosyjskie były całkiem, powiedziałabym, chłodne właśnie od czasów zabójstwa Litwinienki. Błąd Rosjan polega na tym, że pozwolili sobie po raz kolejny na ten sam, na taką samą zagrywkę na tym samym polu, to znaczy pod nosem jednych z najlepszych służb w świecie, czyli brytyjskich. To są grzechy niewybaczalne, więc można by powiedzieć, że jeżeli dzisiaj Brytyjczycy są mocno sfrustrowani i grożą poważnymi sankcjami, no to póki deklarują sankcje w stylu wyrzucimy, w zasadzie wycofamy rosyjskich dyplomatów, w tym także oficerów wywiadu na pełniących funkcje dyplomatów, to jeszcze niewiele, jakby nie wstrząśnie to Kremlem. Jeżeli, to, że rodzina królewska no właśnie, to tym bardziej nie wstrząśnie. Znaczy, pusty śmiech, to wiele osób ogarnia. Tak, to prawda. To jest, prawda, to jest proszę państwa.